Cześć, jestem Klaudia Tekanon. No i już, witam Was. Szybkie odpowiedzi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, że zdanie jest prawdziwe, lub E, jeżeli zdanie jest fałszywe. 1. Masa produktów uzyskanych w wyniku reakcji chemicznej może być większa niż masa substratów tej reakcji. I to oczywiście zdanie jest fałszywe, bo działamy tutaj, ogólnie cały ten temat nazywa się prawo zachowania masy. No to tutaj to przeczy temu prawu. 2. W wyniku reakcji chemicznej zawsze powstaje związek chemiczny, którego masa cząsteczkowa jest sumą mas cząsteczkowych substratów. A teraz tłumaczymy. Czyli mamy substraty, to co jest po lewej stronie równania chemicznego, tworzy nam się związek chemiczny, którego masa cząsteczkowa jest równą z tych mas substratów, tak? czyli jeden substrat plus drugi substrat. Daje nam to równą masę cząsteczkową związku chemicznego. Czyli to jest prawo zachowania masy. Zdanie jest prawdziwe. Sumaryczna masa związków chemicznych otrzymanych w wyniku reakcji chemicznej jest równa łącznej masie substratów, które przereagowały. To jest dokładnie to samo, tylko napisane innymi słowami. Czyli zdanie jest prawdziwe. Zaznacz model reakcji chemicznej zgodny z prawem zachowania masy. No to liczymy. Tutaj mamy jakieś dwie cząsteczki niebieskie. Jedna, druga. A tu mamy ich trzy. I tutaj jedna, i tutaj jedna. No ale te niebieskie nam się nie zgadzają. Odpada. No to teraz tutaj. Jedna, a z tej strony są dwie. Odpada. Tu mamy trzy. Tutaj też są trzy. Spoko. Ale tu mamy tylko jedną czarną. A tu są aż dwie czarne, więc odpada. I tutaj. Dwie niebieskie, no są dwie niebieskie, jedna czarna i jedna czarna, czyli jest to zgodne z prawem zachowania masy. Odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.